Nazywam się Agnieszka Burzyńska, to jest program Fakt Live. Na początek zobaczmy, jak wygląda codzienna praca w szpitalu dziecięcym w Zaporożu. To właśnie tam trafiają tysiące uchodźców z bombardowanego Mariupola. Oni uciekają właśnie do Zaporoża. A teraz jest już z nami profesor Karol Karski, europoseł Prawo i Sprawiedliwość. Witam. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie pośle, premier zapowiada konfiskatę majątków rosyjskich. Jaka jest skala ewentualnej konfiskaty? Ile tych majątków tu jest? Znaczy, no mamy do czynienia z różnymi formami własności rosyjskiej na terenie Polski. Są to różnego rodzaju nieruchomości, które rozlokowane są na terytorium Polski, które zostały jeszcze z dawnych czasów Związku Radzieckiego, które nie są wykorzystywane na cele dyplomatyczne, choć na taki cel zostały przeznaczone. Są to także majątki różnego rodzaju podmiotów prawa rosyjskiego, spółek akcyjnych, innych spółek prawa handlowego. Jest to także własność różnych osób, które podlegają sankcjom na podstawie decyzji międzynarodowych. Tutaj akurat procedura dojścia do takiej konfiskaty jest o wiele prostsza. Chociaż tutaj mówimy zawsze o konfiskacie, ale trzeba zdać sobie sprawę z jednego, że te sankcje na razie zakładają jakby zamrożenie tych majątków, natomiast aby przejąć te majątki na własność Skarbu Państwa Polskiego, a następnie przeznaczyć, czy to na odbudowę Ukrainy, czy na inne cele związane z usuwaniem skutków rosyjskiej agresji na Ukrainę, to już jest nieco dalsza droga, aczkolwiek to także powinno być dokonane. Tak zwane rosyjskie wyspy to ponad 116 tysięcy metrów kwadratowych działek, na których mieści się 21 nieruchomości, w tym oczywiście ambasada rosyjska, kiedyś rezydencja marszałka Rydza Śmigłego. Czy w ogóle, bo od dawna już mówi się o konfiskacie, znaczy o przejęciu tych majątków, bo Rosjanie, oprócz oczywiście budynku ambasady, najczęściej wynajmują te nieruchomości i czerpią z tego korzyści, nie płacąc Polsce ani grosza. Dlaczego to się tak ślimaczy, panie pośle? No, mamy do czynienia z umowami generalnie z lat 70. XX wieku, w których jeszcze wtedy Polska Rzeczpospolita Ludowa i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich zapewniły się wzajemnie o przekazaniu ekwiwalentnych działek na terenie Polski i Związku Radzieckiego. I te umowy, których jest kilka, zostały wykonane nie w pełni. To znaczy, no można powiedzieć, że to była taka lwia spółka znana z prawa rzymskiego, czyli jedna strona porozumienia zakładającego takiej
wspólny interes, tylko czerpała korzyści, a druga strona tylko ponosiła koszty, czyli wszystkie działki, które należało przekazać Związku Radzieckiemu na terenie Polski, zostały przekazane, natomiast Związek Radziecki działek tych, które miał przekazać po swojej stronie, nie przekazał. Po rozpadzie Rosji okazało się, że jest to nawet fizycznie już niemożliwe, ponieważ część tych działek była nie tylko położona w Moskwie czy ówczesnym Leningradzie, dzisiaj w Petersburgu, ale także poza dzisiejszymi już granicami Rosji, czyli w Mińsku, Kijowie. I te procedury długo się toczą, no dlatego, że mamy jakby do czynienia z domniemaniem istnienia immunitetu państwa rosyjskiego w tym przypadku. Natomiast immunitet... No właśnie o to chciałabym zapytać, czy to jest w ogóle możliwe, żeby przejąć te nieruchomości, czy też, nie wiem, zamrozić, bo tak jak sam pan mówi, jest immunitet Rosji i tak naprawdę to chyba Rosja by się musiała sama wycofać i zrzec. Póki te nieruchomości są wykorzystywane na cele dyplomatyczne, konsularne, no to oczywiście ten immunitet je chroni. Natomiast no, trzeba sobie jasno powiedzieć, gdy rozpadał się Związek Radziecki i powstawały nowe państwa, w tym Federacja Rosyjska, tam wszystko zostało rozkradzione, tam zostały rozkradzione ministerstwa, tam zostały, znaczy to brzmi niewiarygodnie, ale zostały sprywatyzowane ministerstwa, zostały sprywatyzowane agencje państwowe, także różnego rodzaju majątek położony poza granicami Federacji Rosyjskiej. I mamy do czynienia z sytuacją, w której te działki zostały przekazane na konkretne cele, natomiast nie są one dzisiaj chronione już poprzez immunitety państwa, ponieważ zostały przekazane różnym podmiotom prywatnym, które nie wykonują tam działań z zakresu opisanego konwencją wiedeńską o stosunkach dyplomatycznych czy konwencją wiedeńską o stosunkach konsularnych. Tam w tej chwili ulokowane są różnego rodzaju spółki akcyjne, spółki prawa rosyjskiego, które także tworzyły swoje podmioty, tutaj córki, filie na terenie Polski, i to jest samo w sobie złamaniem umów, na podstawie których te działki zostały przekazane, a jednocześnie jest naruszeniem prawa międzynarodowego. Także pamiętajmy o tym, że immunitet państwa nie ma charakteru bezwzględnego. Coraz częściej jest on ograniczany w bardzo szerokim zakresie i taka jest tendencja ogólnoświatowa. Więc tam, gdzie mamy do czynienia z budynkiem ambasady, no to oczywiście on obowiązuje, ale tam, gdzie nie są wykonywane funkcje dyplomatyczne, no już możemy uznać, że takiego immunitetu nie ma. Jednocześnie, no dobrze, ale jak pan sobie, jak pan, panie profesorze, sobie wyobraża to w praktyce? Znaczy, w praktyce od wielu lat toczyły się postępowania sądowe dotyczące najpierw komunalizacji gruntów, czyli przejęcia ich przez samorząd. Te działki w tej chwili już są skomunalizowane, to znaczy są bądź to własnością samorządu miasta Warszawy, bądź też innych miejscowości, bo tutaj także mamy do czynienia z różnymi działkami pod warszawskimi, a także w innych miejscach w Polsce. Co trzeba przyznać, strona rosyjska w ogóle nie stawała do tych procesów. Znaczy, my zakładamy, że państwo rosyjskie jest perfekcyjnie skonstruowane. No okazuje się, że nie tylko te fiasko działań militarnych dotychczasowe świadczy o jakby słabym zorganizowaniu państwa rosyjskiego, ale także kwestia jakby obsługi prawnej podmiotów rosyjskich. Państwo rosyjskie nie stawało, przegrywało kolejne procesy. Ustalono także, że te działki... Ale nadal nie wykonuje tych wyroków, lekceważy to wszystko. Instytucji prywatnych. Nie chcę podawać tutaj nazw tych, ale tam po prostu są ujęte spółki akcyjne prawa rosyjskiego, czy też spółki akcyjne prawa polskiego z rosyjskim kapitałem. I takie podmioty nie są objęte immunitetem państwa. Są to podmioty gospodarcze, które podlegają
podlegają wszystkim regułom. Panie pośle, jedno pytanie. Czy willa ambasadora pod Warszawą, przepiękny obiekt, też miałoby podlegać temu pomysłowi Mateusza Morawieckiego, czy tu obowiązuje ów immunitet? Czy rezydencja ambasadora jest chroniona immunitetem państwa? Nie znam statusu prawnego tej nieruchomości. Nie wiem, czy jest przekazana państwu rosyjskiemu na własność, czy też jest to użyczenie, czy też jest wynajmowana w przypadku tej własności, czy też posiadania zależnego możliwe byłoby jakby wypowiedzenie tych wszystkich umów. Natomiast jeśli jest to własność, ale z tego co wiem, to raczej na własność tego typu nieruchomości i nie przekazywano. Należałoby konkretnie zbadać status tej nieruchomości, chociaż tak jak mówię, sama siedziba ambasady, sama rezydencja ambasadora chronione są immunitetem, chociaż trzeba przyznać, że strona rosyjska daje nam na podstawie jakby naruszenia zasady wzajemności pewne możliwości. Strona rosyjska wytoczyła postępowanie dotyczące siedziby, i to nie dzisiaj, to już jakiś czas temu, postępowanie dotyczące siedziby polskiego konsulatu w Petersburgu, więc także jedną z podstawowych zasad prawa międzynarodowego jest zasada wzajemności. Jak ktoś się nie chce stosować do pewnych reguł, to nie może być tak, że on jest chroniony, a inni przed jego działaniami nie. A panie pośle, po co premier mówi o zmianie konstytucji? Po co zostawia tą pułapkę na opozycję, jak mówi sama opozycja? Po co tu są takie słowa? Bo to trochę wygląda tak, jakby premier mówił o czymś, czego nie chce zrobić. Cała opozycja mówi, że bez konstytucji, bez zmiany w konstytucji można już w tej chwili przeprowadzać takie rzeczy. One owszem, tak jak pan sam wspomniał, to są przewlekłe postępowania i one trwają długo, ale po co ta zmiana konstytucji? Znaczy, no niestety, no mamy tak miałką opozycję, że nie potrafi nawet w takiej sytuacji podjąć działań oczywistych. Konstytucja w tym momencie mówi o możliwości wywłaszczenia wyłącznie na cele publiczne i to za słusznym odszkodowaniem. W związku z tym, tak jak powiedziałem, wszelkie sankcje do tej pory przyjęte zakładają zamrożenie majątku, zamrożenie własności, natomiast kiedyś te sankcje przecież się skończą i myślę, że także nawet przed zakończeniem tych sankcji ten majątek należy przejmować i przeznaczać na rekompensaty dla ofiar agresji rosyjskiej w Ukrainie. I mamy do czynienia z sytuacją, kiedy no to jest jeden prosty, oczywisty przepis. Natomiast ta opozycja jest tak zapiekła w negowaniu wszystkiego, że zanim się zastanowi, Panie pośle, do tej pory opozycja naprawdę w obliczu wojny wspomagała bardzo rządzących i wspomagała PiS, o czym sami też posłowie opozycji mówią, głosowali za tymi ustawami, których rząd potrzebował, więc no nie jest to tak, że opozycja jest zapiekła, tylko po prostu opozycja czuje, że coś tu jest nie tak, bo konstytucja się zmienia miesiącami, to nie jest kwestia dni, a taka nagła propozycja i takie nagłe wyjście premiera bez poinformowania opozycji wcześniej, jakie ma pomysły i projekty. To kiedy trzeba było poinformować ich? No poinformował, no to jeszcze źle, no to poinformował, to może za 5 dni jeszcze raz ich ma poinformować, to wtedy nie będzie bez uprzedzenia. No spotkał się z nimi na spotkaniu bynajmniej nie otwartym, tylko zamkniętym. Za chwilę wszyscy wyszli i powiedzieli, że się nie zgadzają z tym, co tam padło. Więc no ja tu nie chcę wyliczać, to nie jest czas ani odpowiedni moment do tego, żeby poszukiwać tego, co nas dzieli. To jest moment wojny, która toczy się bezpośrednio za naszą granicą. To jest moment, w którym mamy ogromną liczbę uchodźców w Polsce, pomagamy i łączmy się w tym, co możemy zrobić wspólnie. I zachęcamy do tego także, aby zmienić konstytucję. Nic więcej poza to, co zostało tam zaproponowane. Tak, aby ten majątek mógł być wywłaszczany na cele publiczne, ale nie tylko
na cele publiczne w obrębie państwa polskiego, ale także na przykład rekompensaty dla osób, które ucierpiały, które nie są polskimi obywatelami, aby ten majątek mógł być przejmowany bez odszkodowania, tak jak w tej chwili to formuje konstytucja. Wszystko jest możliwe do zrobienia, ale tylko do pewnego stopnia na podstawie obecnego prawa. Tak jak powiedziałem, nawet te sankcje, które mają miejsce w tej chwili, które mają miejsce w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, w Stanach Zjednoczonych, one nie zakładają przejęcia tych majątków na stałe. Jest to zamrożenie tych majątków. I chodzi o to właśnie, aby móc te majątki konfiskować, przejmować bez odszkodowania i przekazywać te środki pochodzące na rzecz ofiar rosyjskiej agresji w Ukrainie. Prosta rzecz. Ja tylko powiem, że premier nie poinformował najpierw tych przedstawicieli opozycji. Rzecznik rządu wyszedł równolegle na konferencję i poinformował opinię publiczną o tych pomysłach. Równolegle, no jak zaczęły... Stawiał, ale to już nieważne, to tylko było chwalić. Jak zaczęły wychodzić SMS-y, no to tym bardziej, żeby nie było szumu informacyjnego, zaczęły SMS-y z tego spotkania wychodzić, to tym bardziej, żeby nie było szumu informacyjnego, trzeba było to w sposób uporządkowany przekazać. Natomiast, ale to pokazuje właśnie, że powinniśmy szukać tego, co nas łączy, a nie tego, co nas dzieli. Dobrze, jak ktoś już... się nie poczuł poinformowany, to już jest poinformowany. No to jak dobrze, tak panie, od razu odruchowo był panie, przeciw, to niech się prześpi z tym i następnego dnia niech pomyśli, że można te przepisy wprowadzić. Bo może pan jeszcze powtórzyć to kilka razy, a ja chcę zapytać o Krajowy Plan Odbudowy, bo wywiązało się niemałe zamieszanie. Wczoraj wiceminister Nowak oznajmił, że jest porozumienie z Komisją Europejską. Tymczasem dzisiaj rzecznik rządu stwierdził, że wiceminister Nowak, który nie bierze udziału w tych rozmowach z komisją, coś usłyszał w kuluarach, ale rząd już tak optymistyczny jak wiceminister nie jest. O co tu chodzi? Czy mamy do czynienia z sytuacją, w której wierzę, że te środki zostaną przekazane, ponieważ są to środki przekazane jakby systemowo na terenie Unii Europejskiej na odbudowę gospodarek po pandemii. No tak, ale panie pośle, ja się pytam, czy jest porozumienie, czy go nie ma? Znaczy wiem tyle samo, co i pani redaktor, żeby było jasne. Natomiast wiele już było zapowiedzi takiego porozumienia. Rozumiem, że z jednej strony są jakby pewne pozytywne sygnały, że to już jest ten ostatni odcinek dochodzenia do przekazania tych środków. Natomiast oczywiście wszystko będzie dopięte na ostatni guzik wtedy, kiedy Komisja Europejska podejmie decyzję o zatwierdzeniu Krajowego Planu Odbudowy dla Polski. Ostatnie pytanie. Izba Dyscyplinarna powinna zostać według pana jak najszybciej zlikwidowana, aby zażegnać ten konflikt? Mamy do czynienia z wieloma projektami, które w tej chwili są w Sejmie. W zasadzie prawie każdy klub parlamentarny złożył swój projekt, złożył także pan prezydent, który konsultował go i z przewodniczącą Komisji Europejskiej. Także zostały tutaj wyrażone pozytywne opinie w stosunku do prezydenckiego projektu ze strony różnych środowisk międzynarodowych. Ja jestem europosłem, nie posłem, więc nie będę brał udziału w tych rozstrzygnięciach, natomiast no, najlepszym miejscem jest Sejm. Myślę, że jakieś rozwiązanie tutaj zgodne z tym, co jest możliwe do wspólnego uzgodnienia, zostanie wypracowane. Jeśli wszyscy chcą, a widać, że wszyscy chcą, bo wszyscy złożyli takie projekty, to znaczy dojdzie do zawarcia jakiegoś kompromisu, który będzie... Jak to zwykle, nie wszystkich zadawalał i nie wszystkich cieszył, natomiast taki jest urok. Dlatego pytam pana nie jako posła, tylko jako europosła, bo pan spędza dużo czasu zarówno w Brukseli, jak i w Strasburgu i to pan słyszy, jakie są oczekiwania urzędników w Brukseli i dlatego to pytanie skierowałam do pana, czy pan jako europoseł, polski europoseł, oczekuję, że to stanie się jak najszybciej. To już nie jest temat dyskusji na forum unijnym. Tak jak powiedziałem, wszyscy odnotowali, iż
projekty stosowne zostały złożone. Tutaj wiodącym projektem jest projekt pana prezydenta, także konsultowany z Komisją Europejską, z przewodniczącą komisji. I myślę, że dojdzie do porozumienia i wypracowania konsensusu, ale jeśli rozmawiam z moimi kolegami europosłami, to oni nie dostrzegają tego problemu, wskazują na zupełnie inne kwestie, na zupełną zmianę geopolityki europejskiej. Także dla nich istotne jest w tej chwili to, jak będą kształtowane tutaj źródła zasilania w surowce energetyczne Unii. Także z tych środowisk, które do tej pory były zainteresowane wprowadzeniem tutaj rozwiązań Zielonego Ładu, Fit for 55, także oni sygnalizują, że to jest dla nich problem. Nawet ostatnio rozmawiałem z jednym z kolegów, europosłów z innego państwa, z Renew, czyli z grupy bardzo zaangażowanej w tą zieloną politykę, który mówił, że to już nie jest ich program, że nie odstępują od niego formalnie, natomiast to już jest bardzo, bardzo daleka perspektywa. Wiem, że pan poseł wolałby o zielonej energetyce niż o Izbie Dyscyplinarnej. Ale to jest właśnie to, co jest istotne w tej chwili w Unii Europejskiej i to, czym żyje. Ale dla nas Europa. Najważniejszy, panie pośle, jest w tej chwili Krajowy Plan Odbudowy i pieniądze unijne. Mamy tutaj już ponad 2 miliony uchodźców w Polsce. W samej stolicy to jest kilkaset tysięcy, więc po prostu rozmawiamy Krajowy o tym. Krajowy Plan Odbudowy jest najważniejsze. Kwestią, ale także pamiętajmy, że Polska wystąpiła do Komisji Europejskiej o specjalnie adresowane środki na utrzymanie uchodźców. I to nie jest jakieś takie myślenie życzeniowe, ponieważ Polska opiera się na wyliczeniach, które zostały sformułowane, kiedy wypłacano 6 miliardów euro dla Turcji. To prawda. To jest dokładnie przeliczone, ile za opiekę medyczną na jedną osobę, ile za edukację na jedną osobę, ile za dostęp do społecznych. Wszystko jest wyliczone dokładnie. Panie pośle, to prawda, są nam potrzebne i te pieniądze, i pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy, i z tego budżetu wieloletniego. Bardzo dziękuję. I wszystkie inne, które cały czas z Unii Europejskiej wpływają. Tak, Karol, o do tej pory nie rozmawiamy, a cały czas ta struktura działa, funkcjonuje. I Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pani redaktor. Pozdrawiam serdecznie. To jest program Fakt Live. Naszym kolejnym gościem jest Artur Dziambor, poseł Konfederacji. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu. Widziałam, że pan się przysłuchiwał naszej rozmowie z Karolem Karskim, a ja mam do pana na początek pytanie nietypowe. Ma pan stopień wojskowy? No, to nie. A był pan w wojsku? Nie był pan? Nie, nie byłem, nie. Ale zapisałem się do klubu sportowego trochę ponad miesiąc temu, czyli jeszcze wtedy, kiedy nikt nie wyobrażał sobie wojny na Ukrainie, i będę ubiegał się o pozwolenie na broń w najbliższym czasie. A gdyby była taka potrzeba, byłby właśnie pan gotów chwycić za broń, nie wiem, czy to w wojskach obrony terytorialnej, czy gdzie indziej? No myślę, że jest to oczywiste. I myślę, że większość rodzin niestety w obliczu tej sytuacji na Ukrainie miała taką rozmowę. Ja taką rozmowę z moją rodziną miałem. I była dyskusja o tym, i co by było gdyby, tak? I no co by było gdyby? No gdyby, to żona bierze dzieci i jedzie jak najdalej, a ja tu zostaję. Zostaje pan i pan walczy, a żona wyjeżdża gdzieś... To jest nasz obowiązek, żeby walczyć. A żona wyjeżdża w bezpieczne miejsce, rozumiem? Gdziekolwiek, gdzie sprawi, że będzie mogła z dziećmi być bezpieczna. No właśnie, i tak przechodzimy do kolejnego punktu, bo wraca ten pomysł powszechnego poboru do wojska. Gdzieś tam, no on jeszcze nie jest głośny, bo jest to bardzo delikatny temat. Czy byłby pan zwolennikiem takiego rozwiązania? Nie byłbym. Konsekwentnie zresztą, ponieważ ja pamiętam kampanię w 2000 roku była kampania, w której my mówiliśmy, że właśnie pobór kotów powinien się zakończyć, tak zwanych kotów,
i powinniśmy przejść w stronę armii zawodowej. Ta armia zawodowa jest zdecydowanie lepszym pomysłem, szczególnie gdy jest wspierana przez projekt Wojsk Obrony Terytorialnej. Ja na początku miałem pewne wątpliwości co do Wojsk Obrony Terytorialnej, ale szybko zostałem wyprowadzony z błędu i w tym momencie wspieram ten projekt tyle, ile wspierać go można. Mam kontakty z tymi ludźmi, widzę ich, jak oni trenują, spotykam się z nimi, także nie mogę złego słowa powiedzieć i myślę, że zdecydowanie to by jest lepszy kierunek niż państwowy powór obowiązkowy. Pan premier mówi o tym, że żeby wzmocnić wojsko, wzmocnić armię, taką jak, o jakiej pan mówi, trzeba zmienić konstytucję. No ja uważam, że nie trzeba. Ta zmiana konstytucji, którą teraz proponuje Prawo i Sprawiedliwość, jest oczywiście w jakimś stopniu działaniem politycznym, natomiast mnie się najbardziej nie podoba to, że chcą stworzyć budżet obok budżetu i uprawiać tą kreatywną księgowość na taką skalę, na jaką jeszcze nie wskoczyli, a już wydawać by się mogło, że przekroczyli wszelkie możliwe granice do drukowywania pieniądza i udawania, że wszystko jest w porządku. No tam tego rzeczywiście typu to wyjaśnimy tylko naszym widzom, że tam jest taka możliwość, żeby wydawać pieniądze na obronność jakby spoza budżetu, tak naprawdę z środków, które nie podlegają żadnej kontroli. To znaczy teoretycznie podlegają kontroli Ministerstwa Obrony. Ale jest to bardzo trudno egzekwowalne. A co pan myśli o tym drugim członie tej propozycji, czyli konfiskacie majątków rosyjskich? To, o czym mówił Karol Karski, że do tego potrzebna jest zmiana konstytucji i to jest konieczne. No to jeszcze pytanie, jakich to my tutaj tych oligarchów mamy? Bo oczywiście, gdy dyskutujemy o tym, że istnieje w Polsce jakiś biznes, który robi władza wyznaczona przez Putina, czy ci tak zwani oligarchowie wyznaczeni przez Putina, no bo tam nie można zostać takim multimilionerem, nie będąc człowiekiem Putina, no to moglibyśmy się zastanowić, w jaki sposób rzeczywiście ograniczyć ich możliwości. Niekoniecznie jest do tego potrzebna zmiana konstytucji, to jest też nieprawda. Natomiast przecież w Polsce jest masa Rosjan, którzy robią różne interesy, prowadzą różne interesy, nie wiem, restauracje. I co będziemy robili? Będziemy zamykali restaurację rosyjską, ponieważ ona jest rosyjska? No tutaj jednak nie powinniśmy zwariować, nie powinniśmy do tego stopnia doprowadzać jednak tej sytuacji, bo co innego są te wielkie interesy, a wielkie interesy to jest gaz, to jest ropa, to są wszystkie wielkie kontrakty transportowe, które no my właśnie, mamy. Ale to panie są pośle, rzeczy, nad którymi moglibyśmy się zastanowić. Bo są na przykład największe zakłady, to są Azoty, nasza grupa Azoty, i tam prawie 20% ma udziałów, ma, znaczy akcji ma rosyjski miliarder, oligarcha też. I jak to, a jak to w praktyce odebrać? To znaczy jakby to miało nastąpić? No, nie wiem, jak rząd sobie z tym poradzi. Ja bym się zastanowił nad wykupem. To uzależnianie się od Rosji przecież trwało przez dekady. I sytuacja, w której Rosja była traktowana jako partner biznesowy, jako takie normalne państwo, z którym wszystko jest w porządku i można robić interesy bez problemu, no bo historia już się skończyła, już nie będzie żadnego takiego, co zechce wojnę wywołać, no właśnie się zresetowały. I można było w tamtym czasie tak uważać, myśmy wszyscy tak uważali. Myśmy wszyscy mieli nadzieję, że po prostu już nigdy nie będzie. Ja, nie wiem, setki razy powtórzyłem w różnych rozmowach, też w telewizjach, że my jesteśmy najszczęśliwszym pokoleniem wszechczasów, bo my jesteśmy pokoleniem, które nie zna wojny. No i właśnie się zresetowało to najszczęśliwsze pokolenie wszechczasów. Właśnie się okazało, że niestety wróg u bram. No i teraz pytanie, jak my sobie z tym poradzimy. Za chwilkę zapadną bardzo ważne decyzje w Unii Europejskiej. Dosłownie pojutrze będziemy mieli możliwe decyzje polegające na odcięciu się Unii Europejskiej od ropy, od gazu rosyjskiego i wtedy dopiero będzie trzeba się zastanowić nad tym, w jaki sposób sobie z tym poradzić. Jeszcze pytanie, co powie Joe Biden, gdy przyjedzie do Polski, poza oczywiście tym oficjalną częścią, gdzie on tam stanie, powie, że on w ogóle kocha Polskę, uwielbia i tak dalej, to chciałbym, żeby tam padły jakieś konkretne decyzje, deklaracje finansowe, przelewy. Także powinniśmy czekać na decyzję Unii Europejskiej, bo jeżeli chodzi o surowce, o których pani wspomniała, no to mniej nas zaboli odcięcie się od rosyjskiego gazu. Jesteśmy w stanie jakoś sobie poradzić
bez niego, natomiast bardzo nas zaboli odcięcie od rosyjskiej ropy. I tutaj akurat nasze interesy są sprzeczne z zachodnią Europą, ponieważ w przypadku Niemiec oni odcięcia od ropy jakoś tam nie poczują bardzo, a odcięcie od gazu jest dla nich praktycznie w tym momencie moim zdaniem niemożliwe. 60% gazu Niemcy mają z Rosji, chociaż Ursula von der Leyen parę dni temu powiedziała, że w ciągu 5 lat cała Unia Europejska wyjdzie z korzystania z surowców rosyjskich. Będę klaskał, jak to się uda, tylko nie wiem jak. Jakich dokładnie decyzji, tych konkretów oczekuje pan od Joe Bidena, który pojawi się w Polsce w piątek? No, poza standardowymi gwarancjami bezpieczeństwa, my jesteśmy oczywiście tą wschodnią flanką NATO, także tutaj jest to oczywistość, że powinno być potwierdzenie, że oni są w pełnej gotowości w razie gdyby, ponieważ to w razie gdyby może nastąpić tak samo jak nastąpiło na Ukrainie i w co nikt nie wierzył wtedy jeszcze. Ale poza tym, no, trzeba sobie jasno powiedzieć, że my w ciągu ostatnich tygodni staliśmy się humanitarną potęgą świata. I staliśmy się nią tak naprawdę dzięki ofiarności i dobroci ludzi. I teraz to jest ten moment, kiedy można być naprawdę dumnym z bycia Polakiem, bo zachowujemy się perfekcyjnie jako ludzie, jako obywatele, samorządy. Natomiast biorąc pod uwagę to, że my przyjęliśmy już teraz ponad 2 miliony uchodźców, zaraz będą 3, a może i więcej, a wczoraj mieliśmy na Komisji Edukacji bardzo ważną debatę z ministrem Czarnkiem, ministrem Piątkowskim, gdzie padła informacja, że już teraz na przykład mamy w polskich szkołach 90 tysięcy dzieci ukraińskich, a na terenie mamy ich 700 tysięcy, więc wyobraźmy sobie, co będzie, gdy będzie trzeba wszystkie te dzieci jakoś zaopiekować w szkołach, plus rodzice i tak dalej. My nie jesteśmy w stanie finansowo dźwignąć tych ilości, tych milionów ludzi, tych przedsięwzięć, które musimy wziąć na siebie bez zewnętrznego finansowania. A w związku z tym, że zachodnia Europa w tym projekcie relokacji nie uczestniczy, a Stany Zjednoczone to już w ogóle są daleko od tego wszystkiego, ale tak bardzo chętnie nas klepią po plecach, tak samo jak minister Szumowski kiedyś klaskał lekarzom covidowym, no to ja bym oczekiwał po tej wizycie Bidena, poza rzeczami oczywistymi związanymi z militariami, deklaracji, że na przykład Stany Zjednoczone po jego powrocie przelewają na początek 2 miliardy dolarów. Ponieważ no, to były dlaczego te pieniądze, akurat, które pozwoliłyby dlaczego akurat nam 2 miliardy dolarów? Dlaczego akurat 2 miliardy dolarów? Nie, to sobie tak strzeliłem kwotę. Chodzi mi o to, że mamy tą ustawę o pomocy uchodźcom ukraińskim. Rząd Prawa i Sprawiedliwości, zanim ją uchwalił, to jej nie wyliczył. Wyliczył ją dopiero jeden z portali branżowych i wyszło im, że pierwsze 2 miesiące, czyli te 2 miesiące, kiedy ta ustawa ma obowiązywać, będą kosztowały budżet państwa między 3 a 3,5 miliarda złotych. Oczywiście jest to uzależnione od ilości tych ludzi, a to wiadomo, że cały czas przybywa, więc też może się ta kwota zmienić. Więc jeżeli my na 2 miesiące mamy mieć 3,5 miliarda złotych, no to im więcej to będzie trwało, im dłużej to będzie trwało, będziemy potrzebowali więcej. Więc jak sobie tak strzeliłem 2 miliardy euro z Unii Europejskiej, 2 miliardy dolarów ze Stanów i parę miesięcy jesteśmy w stanie przeżyć. I zobaczymy, co dalej. My oczywiście wszyscy zakładamy, że ta wojna się zaraz skończy i ci ludzie do siebie wrócą. No ale też z drugiej strony nie wiemy, do czego będą wracać, czy będą mieli gdzie wracać i nie wiemy, czy ta wojna skończy się za tydzień, czy za pół roku. Dlatego to prawda, że potrzebujemy pilnie wszelkich pieniędzy, tych ze Stanów Zjednoczonych, no i tych z Unii Europejskiej i tych z Krajowego Planu Odbudowy, o którym rozmawiamy miesiącami. I dzisiaj padła taka informacja, że no, porozumienie prawie jest. Czy to cieszy pana? To cieszy bardzo, ponieważ ja, będąc przeciwnikiem w ogóle całego tego projektu, niestety nie miałem możliwości wpłynięcia na to, nikt z nas nie miał. Jest sytuacja taka, że my jesteśmy już zakładnikami tych ustaleń z lipca 2021 roku, gdzie Mateusz Morawiecki zgodził się na te wszystkie obostrzenia tych pieniędzy, które mamy dostać, czyli uzależnienie od tak zwanej praworządności. Ja tutaj jeszcze tylko co do poprzedniej kwestii dodam, że szanowni państwo, my niestety, mimo to, co o sobie uważamy wciąż, na tle zachodniej Europy i Stanów Zjednoczonych, my jesteśmy biednym krajem. A to są bardzo bogate kraje, które stać na tego typu przelewy. Gdyby ktoś się zastanawiał, skąd ja wziąłem te 2 miliardy, ich po prostu zwyczajnie stać. Teraz wracając jeszcze do KPO, to oczywiście jesteśmy blokowani pod pretekstem tej tak zwanej praworządności. Jutro w Sejmie od godziny 12 do godziny 15, 3 godziny debaty, na temat tych 5 projektów, które się zjawiły
w Sejmie 5 różnych projektów na temat likwidacji Izby Dyscyplinarnej. Największe szanse przejść ma oczywiście projekt prezydencki, chociaż ten projekt trochę mniej likwiduje, bardziej robi rebranding tej Izby Dyscyplinarnej, to jednak będzie to na pewno, że tak powiem, krok do przodu w negocjacjach o to, czy my te pieniądze dostać powinniśmy, czy nie, ponieważ ja uważam, że w ogóle bezwarunkowo powinniśmy je otrzymać, skoro weszliśmy w ten system wspólnego zadłużania się na najbliższe 40 lat. Ale to, że Unia Europejska pozwala sobie te fundusze blokować jeszcze w tej sytuacji, którą my w tym momencie mamy, no niestety źle świadczy tylko w ogóle całej Unii Europejskiej i pokazuje, czym ta Unia Europejska w rzeczywistości jest, jakim związkiem. Nie, no, Unia Europejska, panie pośle, Unia Europejska próbuje być konsekwentna. Do tej pory pobłażała wszystkim, pobłażała Wiktorowi Orbanowi, wiemy, jak to się skończyło, więc po prostu wprowadziła takie mechanizmy, na które żeśmy się zgodzili. Zgodził się na to pan. No niestety, niestety, jak powiedziałem. Więc teraz po prostu musimy ich przestrzegać. Szczerze mówiąc, ja się cieszę, że są jakieś zasady, których trzeba przestrzegać, bo to jest takie myślenie, traktowanie Unii Europejskiej jak bankomatu. Prezes PiS-u tak lubi traktować Unię Europejską, że macie dać nam pieniądze po prostu, od tak, bo nam się należą. Jak ten bankomat mu się zaciął, to prezes, jak sam pan wie, trochę się obraził. No tak, tylko panie redaktor, my też to jest kwestia, jaką wizję Unii Europejskiej my mamy. Ja uważam, że Unia Europejska nie jest i nie będzie nigdy superpaństwem i nie powinna nim nigdy być, a więc nie powinna też narzucać swoich praw państwom członkowskim. Po prostu to jest kwestia innego spojrzenia na tę współpracę międzynarodową. No tak, ale czy właśnie pan nie zweryfikował nieco swojego poglądu, bo dzisiaj w obliczu tej wojny i tego, co dzieje się na Ukrainie, widzimy, że Unia Europejska to jest w sumie najlepsze, coś najlepszego, co mogło nam się przytrafić. Sam pan mówił o tej krainie szczęśliwości, o tym przekonaniu. My mamy gwarancję bezpieczeństwa ze strony NATO, a nie Unii Europejskiej. Podróżujemy sobie po całej Europie bez granic dzięki Schengen, a nie dzięki Unii Europejskiej. Unia Europejska w tym momencie jedyne co robi, to pokazuje taką dosyć mocną słabość wobec tego całego konfliktu i jeżeli chce jakkolwiek zamazać te bardzo złe wrażenie, jakie robi na Polakach, którzy są w tym momencie sumieniem całej Europy, no to po pierwsze odblokować KPO powinni natychmiast, po drugie jeszcze dodatkowe fundusze powinny się znaleźć, zrzutki całej zachodniej Europy na to, żeby Polska mogła tutaj utrzymać tych wszystkich uchodźców, ponieważ my tego nie dźwigniemy sami. Po prostu nie jesteśmy w stanie tego sami dźwignąć. To się skończy gigantycznymi podatkami, ogromną inflacją, nie wiem, chlebem po 10 zł i paliwem po 12. I jeżeli nie dostaniemy tego zewnętrznego finansowania, nie będziemy w stanie poradzić sobie z tym ogromnym projektem humanitarnym, który na siebie wzięliśmy. Im dłużej będzie to trwało, tak? Więc no, są działki, w których sobie radzimy dobrze, ale są działki, w których sobie zwyczajnie nie poradzimy. Ta działka to jest finansowa. Ja na koniec chciałabym zapytać, jeżeli chodzi o jeszcze weryfikację poglądów, czy jest panu wstyd za to wszystko, co o Rosji opowiadał Janusz Korwin-Mikke czy Grzegorz Braun? Pani redaktor, my się rozstaliśmy z Januszem Korwin-Mikke partyjnie. Wiem, że żeście się rozstali. Temu, właśnie na znak protestu przeciwko temu, jak uprawia swój przekaz Janusz Korwin-Mikke. W tej sytuacji ja byłem jego wiceprezesem przez wiele lat i będąc jednym z jego najbliższych współpracowników, nie byłem w stanie jakkolwiek wpłynąć na jego przekaz, bo się po prostu uparł, że musi w ten sposób tą historię opowiadać. To jest sprawa, z której on powinien być rozliczany. Ja nigdy nie pozwoliłem sobie w żadnym moim wystąpieniu skręcić w żaden tego typu akcent. Jedyne, na co zawsze zwracam uwagę i zawsze będę zwracał uwagę, to są pieniądze i źródła finansowania wszelkich projektów, ponieważ zawsze dbałem najbardziej o gospodarkę. Natomiast retoryka, jaką uprawia w tym momencie Korwin-Mikke, nie jest moją retoryką i dlatego musieliśmy się rozstać. To było honorowe wyjście w tej sytuacji. Ja tylko pytam, panie pośle, po prostu o refleksję, bo Janusz Korwin-Mikke nie zmienił tych poglądów, on je prezentował od dawna. To nie jest kwestia ostatnich miesięcy tylko. Jasne, ale to no, mówię, no, poważnym podejściem polityka powinno być powiedzenie, przepraszam, pomyliłem się. I wszyscy się trochę pomyliliśmy. Niektórzy z nas to przyznali, a inni nie. No i tyle. No. Dziękuję bardzo. Moim państwa gościem był Artur Dziambor, poseł Konfederacja. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie, miłego dnia. A na zakończenie programu historia ukraińskiej rodziny, która w Polsce jest od kilku lat. Ma tutaj wszystko, praca, mieszkanie, bezpieczeństwo
i dwójkę malutkich synków. Jednak kiedy zaczęła się wojna, pan Wowa zostawił ukochaną żonę, dzieci i pojechał jako ochotnik walczyć o swoją ojczyznę. Dlaczego mąż zdecydował się pojechać na Ukrainę i walczyć? On ma przygotowanie wojskowe, więc jest przygotowany w ogóle do czegoś takiego. Ma też taki charakter, takie serce, które nie pozwala mu siedzieć tu, gdzie ma takie przygotowanie. Siedzieć tu na miejscu, w bezpiecznym miejscu, a mówi, że... A dzieci? No ale mówi, że nie mogę patrzeć na to, jak tam dzieci umierają albo siedzą po piwnicach bez jedzenia, bez wody, bez pampersów, bez niczego. I mówi, a jakby tam byli nasi dzieci? No i mówi, ja nie mogę na to patrzeć. Ja znając jego charakter, tak, jego postanowienia takie w życiu, wiem, że on na pewno by tu nie został. I nawet jak się wojna zaczęła, to już wiedziałam na pewno, że pojedzie. Na pewno. Ja nie mam nic przeciwko temu. Nie zatrzymywała? Nie. Ja nie mówię ani tak, ani nie, no bo wiem, że może inaczej. Ja jestem pewna, że on wszystko potrafi, tak? Nie mam żadnych wątpliwości co do jego umiejętności, tak? Co do jego wiedzy. Wiem, gdzie on jest. Jest w takim bardzo niebezpiecznym miejscu. Przyjmujemy kontakt, wiadomo, dzwonimy po prostu do siebie, gdzieś tam jakieś filmiki wysyłamy i tak dalej. A jak daleko jest od granicy? To jest gdzieś pod Charkowem? Gdzie on jest? On jest w sercu Ukrainy. No, także... Czy to jest na pierwszej linii frontu? Nie. On jest w takiej specjalnej grupie, która takiej szybkiej reakcji, że tak powiem. Także on nie jest tam na froncie, tylko jest po prostu w takich bardzo ważnych miejscach, które trzeba chronić po prostu tak. Pociesza pan mu? Oczywiście. Oczywiście. Przecież nieraz dzwoniłam do niego tam ze łzami w oczach i mówi, przestań, ja tu jestem w bardzo bezpiecznym miejscu, nie trzeba się martwić, my tu jesteśmy bardzo dobrze chronieni, mamy bardzo dobre jedzenie, bo jakieś tam panie gdzieś tam gotują, przynoszą. Mówi, mamy wszystko, mamy nawet więcej jak trzeba. Zawsze przeglądam te wiadomości i tak... Myślę pani o najgorszym. Teraz to tyle. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję także za wszystkie komentarze, które czytam od Państwa i zapraszam na kolejny program Fakt Live jutro o 11:00.